Dokładnie w tym miejscu, 1,5 tygodnia temu, doszło do zdarzenia, które nie sposób opisać inaczej jak makabryczne. Nieopodal miejscowości Budachów trzech kłusowników uśmierciło dwie sarny. Okrucieństwo oraz sposób, w jaki to zrobili, wprawił w osłupienie nawet strażników leśnych. Pierwszy raz się zdarzyło, żeby w ten sposób, w taki charakterystyczny dochodziło do przestępstwa. No, przestępcy tutaj zdjęli siatkę z ogrodzenia po to, żeby mogli później ją napinać w momencie, kiedy zwierzyna wracała z pola. Na pole samo zostały wpuszczone dwa psy, mieszańce, bardzo dobre z sobą współpracujące. Zresztą to było widać z efektów tego ich, w cudzysłowie, polowania. Gdy sarny zostały zagonione pod ogrodzenie, kłusownicy zaczęli brutalnie je okładać przy użyciu kołków, a następnie uśmiercili zwierzęta. Ze względu na drastyczny charakter nagrań publikujemy jedynie ich fragment. Sprawcy byli bardzo dobrze przygotowani. Można przypuszczać, że już od dłuższego czasu obserwowali to miejsce. Choć jest ono zlokalizowane zaledwie kilkaset metrów od zabudowań gospodarczych, ze względu na spore zalesienie byli praktycznie niewidoczni dla osób postronnych. Dodatkowo sprawcy musieli doskonale znać zwyczaje zwierząt dziko żyjących. Sarny zostały nagonione na to miejsce, gdzie wychodzą, bo taka specyfika jest zresztą zwierząt dziko żyjących, że wchodzą w miejsca, w które i wracają, z którego wyszły. Także dlatego sarny w ten sposób postępując, oni wiedząc o tym, że zwierzęta tak się zachowują, wykorzystali to. Dzięki zapisowi z kamery umiejscowionej na jednym z drzew, jeszcze tego samego dnia udało się zidentyfikować sprawców, a następnie dzięki współpracy z policją zatrzymać ich. Zaraz doszło do zawiadomienia. Na drugi dzień wspólnie z policją zostało przeszukanie. Znalezione było 14,5 kg mięsa, które jest dowodem w sprawie. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kłusowników. To 46-letni mężczyzna i dwaj nieletni w wieku 14 i 16 lat. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności, zaś nieletnimi zajął się Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Dodatkowo nadleśnictwo nałożyło na sprawców grzywnę w wysokości 2000 zł za każdą z zabitych saren.